To może ja zacznę, bo tak jak na początku był młot pneumatyczny, nie? Edukacja jest tak samo właśnie nieprzewidywalna jak warunki przyrody. Nie? Jest młot pneumatyczny, teraz nic nie działa. Dlatego jest to, uważam, jedno z najtrudniejszych zajęć, jakie człowiek może, no na razie tu, wykonywać. A zawód nauczyciela, matematyki już zupełnie, należy moim zdaniem do chyba najtrudniejszych zawodów na świecie. I tę uwagę dedykuję wszystkim politykom, chociaż bez nadziei, że zostanie to dobrze zrozumiane. Bardzo się cieszę, że takie spotkanie ma miejsce. Chyba z rok temu na Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizowaliśmy takie spotkanie razem z Ruchem Miejskim na temat edukacji. No, na razie cały czas nie działa. Jest, okej, okay, wszystko działa. No to może to. I w czasie tego spotkania ustaliliśmy, że, to znaczy takie były wnioski z tego spotkania, że nauczyciele powinni się spotykać, ale nieformalnie. Powinny być takie knajpy na mieście, gdzie się nauczyciele spotykają i przede wszystkim gadają o tym, co zrobić, żeby się działo w szkołach. Poza systemem punktów, poza systemem ramowym, nie wiem, czy też macie, musicie wypełniać tabele i tak dalej, to jest problem ogólnoświatowy w ogóle chyba, nie? No ale dobra, to może tak trochę narzekać będę na koniec, albo takie uwagi może trochę bardziej kontrowersyjne na koniec. Tytuł jest chyba jasny. Jeżeli ktoś zna tekst Paula Lockharda, Lament Matematyka, to nie będzie zdziwiony. Matematyka psychodeliczna bierze się z tej opinii, nie tylko z tej opinii, ale z takiej obserwacji jako matematyka, że właściwie nie o to chodzi, żeby rozwiązać zadanie. Chodzi o to, żeby popaść w ten stan zadumy i bardzo głębokiej refleksji nad rzeczą. To nie musi być przyjemny stan. Jest to stan, który nie pozwala często zasnąć. Nie? Jest to taki stan, który jest męczący, ale który moim zdaniem jest niezwykle rozwijający. Tego mi brakowało zawsze w szkole. Tam musiałem udzielać odpowiedzi, rzadko mi się to dobrze udawało. Ale pomyślałem sobie tak, co by było, gdybyśmy z naszymi dzieciakami zaczęli trenować rodzaj skupienia, koncentracji nad problemem, czy on będzie sformułowany ściśle matematycznie, czy nie, to już jest zupełnie inna kwestia. Ale nie od 4., 5., 6. klasy, tylko od początku. Dlatego bardzo się cieszę, jeśli na sali są nauczyciele klas 1-3. Oni są najbardziej w sumie osamotnieni, jeśli chyba chodzi o matematykę. Dlatego ja się koncentruję głównie, ja nie jestem dydaktykiem matematyki. Wszystkie moje wynalazki, które mogą być kontrowersyjne i niekontrowersyjne, to są wynalazki ojca matematyka. Moje metody w stosunku do Olka syna były bardzo, jakby to powiedzieć, kontrowersyjne. Być może trzeba byłoby wezwać nawet policję. Ale wszystko zadziałało, wszystko się odbywało w porozumieniu. Natomiast jeśli chodzi o córkę, to chciałbym Państwu przedstawić, zwłaszcza zacznę swoją opowieść od pomysłów związanych zadań, ćwiczeń albo, nie wiem jak to w ogóle nazwać, przygody z matematyką. O, to jest chyba przygoda z matematyką, która jest adresowana do dzieciaków już w przedszkolu. Spotkania muszą się odbywać, edukacyjne muszą się odbywać w atrakcyjnych miejscach lub te miejsca muszą być atrakcyjne dla dzieci. Kuchnia. Co możemy zrobić w kuchni? No, mamy wiedzą. Możemy zrobić ciastka. Cieszę się, że pan doktor Dąbrowski opowiedział na końcu o podziałach, bo to jest historia o podziałach. Spotykamy się, wyrabiamy ciasto i zaczniemy budować ciekawe podziały. Te podziały są obiektem zainteresowań matematyków właściwie od zawsze. Pytanie jest takie, czy jeżeli wezmę trójkąt, sześciokąt, kwadrat, to uda mi się poukładać całą płaszczyznę tak, żeby nie było tam żadnych luk i żeby płytki na siebie nie zachodziły. I tego rodzaju warsztaty pokazują, że dzieciaki bawią się w sposób absolutnie nieprzewidywalny, tak jak ten młot. Oczywiście małe dzieci zaczynają od konsumpcji surowego ciasta, później popijają to barwnikami. Nie należy w ogóle tego w żaden sposób prostować. Chodzi nam o to, żeby one poczuły możliwość twórczości. Ale takiej nieskrępowanej, nie w ten sposób
pomyślanej, że ja mam jakiś cel, bo ja go mam oczywiście. Ja muszę być bardzo dobrze przygotowany, żeby ten cel był nie obliczony do jutra, tylko on był obliczony na lata. Ale żeby dzieciaki wiedziały dokładnie, że mogą zrobić wszystko, a nie tylko określone zadanie. Bo wtedy ja przede wszystkim jako załóżmy patron, nauczyciel, jakkolwiek to nazwę, nie dowiem się, co chodzi naszym dzieciom po głowie. Nie? Te warsztaty są... Można je zrobić wszędzie. Ja robiłem takie warsztaty w przedszkolu, robiłem je w profesjonalnych kuchniach, robiłem je w szkole. Właściwie nie ma ograniczeń, gdzie można nawet upiec ciastka i można robić je na dworze. Dzieciaki bardzo chętnie do tych zabaw wracają, ale one są pierwszą taką możliwością wprowadzania idei do ich umysłów. To znaczy idei takiej bardzo prostej, ale jednocześnie moim zdaniem leżącej u podstaw może twórczości. Jak weźmiemy jakiś trójkąt, kwadrat pojedynczy, to on jest... ja wiem, czy on jest bardzo fascynujący. No jest. Ale weźmy 100 takich kwadratów, ułóżmy je jeden obok drugiego. Weźmy 100 sześciokątów, ułóżmy jeden obok drugiego. Nagle rodzi się zupełnie nowa jakość. Ta wielość obiektów połączona w jedną harmonijną strukturę robi na nas wrażenie. I to jest dla mnie najważniejsze. Wrażenie. Stąd nazwa tego wykładu matematyka psychodeliczna. Nie dlatego, że czegoś tam używam, żeby coś zrozumieć. Nie. Chodzi o emocje. Myślę, że dzisiaj chyba będzie jeszcze wykład z neurodydaktyki, ale w ostatnich 10-15 latach neuronauki dostarczyły... Dobry nauczyciel zawsze o tym wiedział. Ewidentnych dowodów, że jeśli emocje nie zaczynają grać w głowie, jeśli się nie pojawią, to nie dzieje się nic. Często nauczyciel ulega złudzeniu. Sam należałem do takich nauczycieli, który ulegał takim złudzeniu. Myślałem, fajny wykład zrobiłem. Wszyscy siedzieli, kiwali głowami. No i fantastycznie. Nagle się okazało, że nic nie powiedziałem, bo emocji żadnych w środku nie było. Wykłady mówione to jest jedna historia, ale warsztat, działanie, tam gdzie się po prostu zderzamy z czynnością, z możliwością eksperymentowania, to jest zupełnie inna opowieść. Ja sądzę, że powinniśmy pracować wspólnie nad rozwijaniem właśnie tego kierunku. Takiej manipulacyjnej matematyki, zwłaszcza, że ona jest pierwotna, a tak naprawdę jedyna. Ja ostatnio podzieliłem się ze studentami taką uwagą, jak zadam jakiekolwiek pytanie, to na ogół matematycy chwytają za długopis i zaczynają rysować, a oni nie. Oni czekają pewnie na rodzaj oblicz i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tego ruchu w stronę prostego sprawdzenia za pomocą rysunku. I dlatego takimi najistotniejszymi kierunkami początkowej matematyki, a może całej, jest możliwość jej zobaczenia. Dlatego stawiam na przyglądanie się mozaikom, nie tylko dlatego, że są przyjemne, że te ciastka naprawdę są dobre, ale spójrzcie tutaj, co mamy. Tutaj mamy mozaikę. Zresztą jedna z nas w Polsce chyba mozaiki to jest parkietarz. Nie? Tak w literaturze tak to funkcjonuje. Jeśli przez moment jeszcze się będziecie temu przyglądali i spojrzycie na ten parkiet, to jak wyjdziecie z tej konferencji, to nagle zobaczymy tak mnóstwo parkietarzy na chodnikach i tak dalej. Czyli byłby to obiekt matematyczny, edukacyjnie bardzo interesujący. Z tego względu, że jest wszędzie. Na przykład jest, jak szedłem tutaj z Focus Parku, to była mozaika, która była zbudowana na bazie kwadratowej mozaiki. Każdy kwadrat był podzielony na prostokąty. Ale prostokąty można ustawić tak albo tak. No i mamy zadanie, na ile sposobów można ułożyć dane. No, można liczyć i myśmy takie rzeczy robili, żeby wejść na przykład w kombinatorkę, która chyba jest tak na dłuższą metę trochę w szkole opuszczona. Ja jeszcze wrócę do tych, no na przykład to nie jest niby mozaika, ale to jest niezła zabawa i to jest związane z czymś, co się po angielsku nazywa kissing number. Chodzi o to, że mamy sferę jednostkową załóżmy i dokładamy do tej sfery o tej samym promieniu, tak żeby one były do tej centralnej styczne, ile tego się tam wpakuje na maksa. Ja te warsztaty robiłem z dzieciakami w wieku 7 lat, to była pierwsza klasa. Tego rodzaju zadania natychmiast pokazują, jaki kto ma temperament matematyczny.
Ta dziewczynka, która trzyma tę kulę, weszła w spór naukowy z drugą dziewczynką na temat ułożenia. Resztę dzieciaków się w ogóle tym nie zainteresowało. Okej, tylko że ja mam zawsze przygotowanych 5-6 zadań, żeby każdy sobie coś znalazł. Nie jedno, broń Boże, bo to jest wtedy porażka. I nagle doszło do takiej konfrontacji, ja chciałem być tam superarbitrem, to one zgodnie orzekły, że jestem kłamcą i się do niczego nie nadaje, żeby mi pozwolił działać. Emocje były, wszystko potoczyło się w kierunku właśnie nieprzewidywalnym, ale one później do tego wracały. Jestem przekonany, że później jak żeśmy zaczęli zadawać sobie pytanie, no dobra, a jeśli te sfery zamienimy na koła, to czy one byłyby w stanie nie dość, że ułożyć takie maksymalne konfiguracje, ale na przykład spróbować, i to jest kolejny element, który nam jest potrzebny od 6 roku życia, uzasadnić, dlaczego tyle tych kół centralnie do jednego się uda dołożyć, a nie ani mniej, ani więcej. Prawda? Więc tak, ja generalnie myśląc o edukacji takiej, muszę zrobić pewne założenia. To znaczy, nie zakładam, że ogranicza mnie jakikolwiek program ramowy. To znaczy, ja wymyślam program i ja jestem odpowiedzialny za całą edukację. Nie ograniczają mnie żadne egzaminy zewnętrzne. Czyli nie muszę się ścigać, że muszę coś zrealizować. Czyli właściwie mógłbym przestać mówić, bo takiego świata nie ma, ale dobra. Nie ma matury, bez względu na to, czy matura jest potrzebna, czy nie. Zaraz do tego wrócę, ale ja po prostu o niej nie myślę. Ja zacznę o niej myśleć w odpowiednim momencie. Jaki jest mój cel? No więc mój cel jest taki, żeby w ciągu pierwszych 8 lat, załóżmy od 6-7 roku życia, rozbudzić pasję matematyczną, ale nie w ten sposób, że będę coraz więcej rozwiązywał zadań takich a takich, ale będę czerpał przyjemność, autentyczną przyjemność z manipulowania konfiguracjami, które mogą się do matematyki przydać. I u mnie zawsze konfiguracje będą na początku bardzo pierwotne, ale one, no tak jak powtarzałem, powinny być niezwykle, czy są niezwykle podstawowe. Zaraz pokażę, co zaczynam robić z dzieciakami w... O, to jest moja nauka liczenia. I tu proponuję, żeby osoby, które prowadzą w klasach 1-3 zajęcia, to jest badanie liczby 15. To jest badanie, które przeprowadziła moja córka. Pierwszy krok, zobaczcie, jaki jest. Tak, właśnie, to jest bardzo ważne. To jest jej rozbiegówka. Ona musi przyozdobić tą 15. To jest to, co pozwala jej się skupić. I później nasze badania są, no, badamy parzystość, co zrobić bardzo łatwo, bo to jest czysta manipulacja. Chodzi o tą jedynkę, która zostaje albo jej nie zostaje. Nie musimy używać żadnych formalnych definicji. Dalej będziemy badać, czy ta liczba jest trójkątna. Skoro mamy już, poukładaliśmy mozaiki tak, a tak, a tak, to teraz możemy się bawić, czy z liczby można zbudować trójkąt. I czy z liczby można zbudować na przykład prostokąt. Jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, że liczba jest kwadratowa, ale zobaczcie, jeśli będę myślał o liczbach, że one mogą być prostokątami, zawsze mogą być prostokątami. W najbardziej radykalnym momencie jest tylko prostokąt taki chudy. I kiedyś zaeksperymentowałem z dwoma dziewczynkami, żeby pociągnąć to dalej i żebyśmy pomyśleli sobie, no dobra, no jest chudy prostokąt, tylko chudy. One to nazwały chudziakiem, ktoś nazwał to liniakiem. Ja powiedziałem, że matematycy nazywają liczbą pierwszą, czyli to jest taka, która się, jedyny prostokąt, jaki da się zbudować, to jest tylko to. I mi się to bardzo spodobało. No to spróbowałem dalej, skoro były liczby parzyste, są chudziaki i liniaki, to powiedziałem im o hipotezie Goldbacha, jak ona brzmi, że każdą parzystą większą od dwóch da się przedstawić za pomocą dwóch pierwszych. I powiedziałem, że jest nagroda. I wyobraźcie sobie, że dziewczynki zaczęły po prostu cały czas myśleć o tej, dla nagrody oczywiście, nie? Ale znalazły dziurę, powiedziały, że to ona nie jest prawdziwa, ponieważ 2 równa się 1 plus 1, a 1, jak się dowiedziały, nie jest pierwsza. Zapomniały o tym. Chodzi o to, że one zaczęły o tym autentycznie myśleć. I teraz te zabawy, które tutaj na zdjęciu są prezentowane, do czego one prowadziły? Prowadziły do tego, że niektóre dzieciaki układały, bo to jest układanka. Ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że abstrakcje chwytają tylko dzieciaki. Zwróćcie uwagę, jak się posadzi dorosłego koło kałuży, to będzie oburzony. A jak dzieciaka się posadzi obok kałuży, to zacznie z tej kałuży budować całe światy. Jemu właściwie nic nie jest potrzebne.
Na to stawiam. Na tą manipulacyjność, na tą otwartość bez żadnych warunków wstępnych. No, matematyka ma być psychodeliczna, ona musi być radykalna, dzieciaki się na tym skupiają i w grupie te kule, tam były dwie dziewczynki, które, grupa miała 20 osób, dwie dziewczynki stoczyły bój, reszta dzieci wolała robić co innego, układać takie rzeczy, ale w pewnym momencie chyba jeden chłopiec zaczął, dokonał odkrycia w sobie, a co się stanie, jak wezmę dwie trójkątne i dodam do siebie, czy dostanę trójkątną? Naturalne pytanie, więc on po prostu wysunął hipotezę, on powiedział, że zawsze będzie trójkątna, bo. No to później zweryfikował to, że to się na przykład tak nie da. Nie? Później zleciało się kilka dzieciaków, bo to wiadomo, jak jeden coś odkryje, to zlatują się dzieciaki, może coś słodkiego. I zaczęła się dyskusja. Później ta dyskusja jakoś tam umarła naturalnie i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, działo się co najmniej przez 2-3 dni, na bazie, ja używałem fasoli, kupowałem chyba tam z 10 opakowań fasoli. Niestety problem polega na tym, że o ile ja wiem, jaki jest mój cel, ja wam zaraz pokażę, jaki jest mój cel, taki długofalowy, to nauczyciele klas 1-3 nie są przygotowani, są opuszczeni w tym, żeby zobaczyć, do czego to zmierza. Ponieważ jak popatrzyłem na programy i na to, co się dzieje, na lekcjach, to tam króluje dodawanie i tabliczka mnożenia, żeby było wiadomo, ile to jest 3 razy 5. Nie? A w gruncie rzeczy o wiele chyba ciekawsze jest, no, jak właśnie podzielić 15. Nie? Kwestie podziału, że patrząc na 15, ja widzę tak naprawdę co innego. Ja widzę prostokąt. O, i teraz pytanie jest takie, czy tego rodzaju zabawy, które oczywiście ja będę później udoskonalał w tym sensie, że będą coraz bardziej skomplikowane. Ponieważ dzieciaki się błyskawicznie nudzą. Jak kiedyś przyszedłem na taki warsztat zadowolony, że wymyśliłem fajne rzeczy, one po 10 minutach się znudziły i musiałem coś szybko tam wymyślać. Dlatego ich nienasycenie jest niezwykłe w ogóle. Nie? Przy czym no, przyznaję, że ja preferuję w taki warsztat kompletny chaos. To znaczy, musi być chaotycznie, dzieciaki muszą znaleźć swoje miejsce, nie mogą być uwięzione w ławkach, ponieważ moim zdaniem to nie leży w ich naturze. Dzieciaki biegają się, ruszają, a też tutaj cały czas, gdyby kazał ktoś mi stać, to bym się być może pogubił. Nie? No to pokażę Państwu jeszcze kilka zdjęć. Akurat mozaiki połączone z czymś, co będzie wstępem do tego, to jest trójkąt Sierpińskiego, nie? Wiadomo, jak się go rysuje, ale jeśli ktoś nie wie, to jeden kwadrat, później się odwraca w środku, rysuje się drugi kwadrat w połowie i całą procedurę się powtarza. Pojawia się algorytm. Oczywiście ja w ogóle nie miałem bladego pojęcia, że królować będą kolorowe rysunki. Nie? I dzieciaki po prostu no, pasjami to rysowały. Te trójkąty Sierpińskiego stawały się coraz bardziej gęste. Kolorystyka była świetna, ale jedna rzecz była absolutnie niezwykła. To znaczy, to była reakcja, o właśnie, na takie rzeczy trzeba się nastawić, ja się nastawiam i ja chcę je wyłapywać, a później, jak widzicie, nie ma tu ograniczeń. Wszędzie te rysunki były robione pod stołem na podłodze. Chłopiec rysował ten trójkąt Sierpińskiego z bardzo dużym zapałem. Generalnie on nie był taki chyba otwarty. Ja bardzo często noszę na te spotkania z dzieciakami mikroskop, bo to jest świetna rzecz, żeby zobaczyć świat z innej perspektywy. To jest takie hasło matematyczne. Popatrz na problem z innej perspektywy. Nie? Do tego będę dążył. I nagle Remek robi ten trójkąt Sierpińskiego, robi, czerwienieje na twarzy, ja nie wiem, co jest grane, on nagle wykrzykuje, tak można w nieskończoność. I on był po prostu dogłębnie przejęty swoim odkryciem. Zwróćcie uwagę, on nie odkrył nieskończoności tej takiej potencjalnej, że mogę iść. On odkrył tą nieskończoność, też potencjalną, ale w ograniczonym zakresie. On był zamknięty w trójkącie. On zrozumiał, że ten proces się nigdy nie skończy. Nie tyle, że zrozumiał, ale emocje zagrały. Nie? I cała rodzina musiała się nauczyć tego trójkąta Sierpińskiego. Później wszyscy zdawali później u niego egzamin, że jak się to rysuje.
Później to różnie bywa, bo powiedziałem, no dobra, był trójkąt Sierpińskiego, to może jeszcze dywan Sierpińskiego z kwadratami, ale to później się akurat nie przyjęło. Więc to są rzeczy nieprzewidywalne. Ciężko mi byłoby na przykład powiedzieć, dzisiaj zrobimy to, dzisiaj zrobimy to. Na ogół moje plany realizują się w 30%. No, moim takim współpracownikiem jest moja córka, lat 9 obecnie, ale pracować żeśmy zaczęli z 2 lata temu, kiedy ona była na nauczaniu domowym. No, po prostu żeśmy zrezygnowali ze szkoły i to był chyba najbardziej odjechany moment w moim życiu, ponieważ i dlatego piszę, że uczyć się od moich dzieci, ponieważ ja uczyłem się jej perspektywy. Jak przypomnicie sobie te zdjęcia z tej mozaiki, tam byli rodzice. Proces edukacyjny moim zdaniem to jest proces rodzinny. To nie jest coś takiego, że dziecko jest oddawane do zakładu regulacji i strojenia. Nie? Tylko po prostu wszyscy rodzice biorą w tym udział i w momencie, kiedy na warsztatach jest cała rodzina, to później jak mi mówiono, no to się pojawiło, było ciasto przyozdobione tymi mozaikami. Później twórczość już idzie dalej. Nie? Nie muszę nikogo przekonywać, że mamy właśnie wymyślają najwięcej zabaw. W momencie, kiedy, że tak powiem, zrozumieją, jaka to jest fajna zabawa, to one wymyślają najwięcej zabaw i one mają największy wpływ na to, jak dzieci postrzegają tego rodzaju zabawy. Dobra, tutaj trójkąt Sierpińskiego jest związany ewidentnie z metodą, z algorytmem, ze sposobem postępowania. Mnie cały czas męczy jedna kwestia, której nie potrafię rozstrzygnąć i to jest rzecz do dyskusji, do badań bardzo poważnych najprawdopodobniej. W którym momencie i czy wprowadzać w szkole na dowolnym etapie komputery, ale nie w takim sensie jak tu, że korzystam z projektora czy z internetu, ale chodzi mi o programowanie. Tu w tym, co mnie napędza, było, że z kodowania. No, ja się nauczyłem programu Python bardzo niedawno, boję się tych, jestem zafascynowany tym, ale wszystko mi się w rękach psuje, ale być może dlatego uważam, że warto przynajmniej po tym porozmawiać, czy nie powinniśmy zacząć myśleć bardzo poważnie, żeby uczyć, niby w podstawie jest nauk kodowania, ale jak się dowiaduję, to w ogóle nie jest realizowane. A to powinno być realizowane w klasach chyba 1-3 codziennie. Pokażę Państwu moje zajęcia, na których żeśmy poruszyli kwestię algorytmu. Co to jest algorytm? No dzieciaki oczywiście nie wiedziały, no bo to jest zadanie... Był jeszcze trójkąt Sierpińskiego, ale przy okazji żeśmy gadali o algorytmie. Pani, której zaproponowałem, że dzieci nie umieją pisać. No, po co pisać? One wyrażają swoje informacje zupełnie inaczej. Przede wszystkim za pomocą rysunku. I tu mamy algorytm sadzenia kwiatków. Nie? Bardzo precyzyjny, bardzo jasny, bardzo klarowny. Oczywiście ktoś tutaj mógł powiedzieć, czy tutaj rzecz można odwrócić. Kwiatki królowały. Ale proszę zauważyć ten algorytm pod spodem. Ktoś padł na pomysł, że algorytm składa się jeszcze ze słowa rytm. I ten, a tu mamy algorytm ubierania się. I Julka narysowała bardzo precyzyjny. Przy algorytmie ubierania się akurat można dość prosto wyjaśnić, co oznacza pomieszanie kroków w algorytmie. Że jeśli zaczniesz w odwrotnej kolejności albo inaczej się ubierać, będziesz wyglądał inaczej. I oczywiście ja bym chciał to sprawdzić, nie? Żebyśmy na jakimś tym przeprowadzili eksperyment. Może nie chodzi konkretnie o ubieranie się. Ale dzieciaki później same przychodziły, a ja mam taki algorytm, a ja mam taki algorytm, ja mam taki algorytm. I to zafiksowanie, że się tak wyrażę, na tym trwało tam chyba, nie wiem, z godzinę czy coś w tym stylu. No dobrze, algorytm, ale czy można byłoby przekuć ten algorytm w program? Jeżeli Państwo znacie program Scratch, rzecz no, coraz bardziej popularna. Nie wiem, ile osób stosuje ten program w klasach 1-3 codziennie. No właśnie. Kiedy ja miałem z córką to nauczanie domowe, to Scratch był właściwie non-stop gdzieś używany jako jej komentarz do rzeczywistości. Na przykład, jeżeli żeśmy postanowili uczyć się na przykład dodawania, to ona wpadła na pomysł, żeby ściągnąć z Scratcha ten pomysł i zrobić quiz. Nie o to chodzi, żeby w tym quizie wziąć udział, ale żeby go napisać.
Ja oczywiście nie wiem, co się dzieje w mózgu dziecka w momencie, kiedy zacznę intensywnie używać komputerów i dlatego uważam, że to wymaga badań. Te badania są robione. Manfred Spitzer, który jest takim polskim, znaczy nie jest polskim, jest niemieckim neurobiologiem, ale w Polsce jest znany ze współpracy z Marzeną Żylińską, z takiej orędowniczki neurodydaktyki. On napisał taką książkę Cyfrowa demencja. No właśnie, i tam mówi, że trzymajcie dzieci bardzo długo, daleko od komputera, ale z drugiej strony ktoś inny napisał pracę, że tak nie jest. Więc mamy tutaj czysto naukowy spór. Z tego, co ja obserwuję, jak dzieciaki odbierają tego Scratcha, to zabawa jest przednia. Ja też pracuję od czasu do czasu w przychodni, w poradni pedagogiczno-psychologicznej jako wolontariusz, pracuję tam z dzieciakami. I przyszedł tam chłopak, który mówi, że ma z procentami problem. No to myśmy te procenty porzucili właśnie na rzecz tego rodzaju wynalazków i nagle problem zniknął. Znaczy on je po prostu rozumiał. To, że nie potrafił w tym momencie ich zastosować tak jak w szkole, no to przecież to już jest tylko nieistotny szczegół. Nie? Po jakimś czasie się wszystko wyprostuje. Teraz chciałbym Państwu pokazać. Mozaiki mają coś w sobie, co może służyć mi dla budowania takich podstawowych idei, jak ja powiem to tak niedokładnie, pasowania do siebie mniejszych kawałków. To znaczy jak matematycy mówią pięknie w matematyce i że matematyka przypomina im muzykę, no to no właśnie to są dobrze do siebie dobrane kawałki i one budują w nas takie poczucie spójności. Myśmy zrobili w OSM-ie, bo moja córka chodzi do podstawowej szkoły muzycznej, czyli to jest połączenie szkoły muzycznej i zwykłej podstawówki. Zrobiliśmy taki filmik dotyczący z jednej strony mozaiki, a z drugiej strony sztuki Maurycego Eschera. Escher to jest holenderski grafik, który jest przez matematyków znany jako ten, który w sumie chyba najwcześniej bardzo mocno eksploatował matematykę swojej twórczości artystycznej. Być może od Eschera pochodzi ten trend, połączenie matematyki i sztuki, do którego ja nawiązuję. I mam nadzieję, że ten filmik będzie teraz widoczny. O, powiększymy go sobie. Ten filmik został zrobiony jakiś czas po wszystkich mozaikowych wydarzeniach. On tam do czegoś miał nam posłużyć, ale w naszym zamiarze moim i dyrektora Kozłowskiego, Sławka Kozłowskiego, który jest kompozytorem, ale też jest matematykiem tak naprawdę. Chodziło o to, żeby wytworzyć kolejną ideę. Matematyka, jak doskonale wiecie, to jest sztuka często patrzenia na jedną rzecz pod wieloma kątami. Zmianę danej rzeczy na inny wygląd, na transformację danej rzeczy. I chcieliśmy z dzieciakami o tym pogadać, to postanowiliśmy nakręcić filmik, co samo w sobie jest ciekawym przedsięwzięciem. O, i oto filmik. Przetworzenie. Termin stosowany między innymi w muzykologii. Najczęściej w tak zwanej formie sonatowej. Oznacza przekształcenie materiału muzycznego ekspozycji, głównie tematycznego i ukazanie tych przekształceń w jak najbardziej wyrafinowanej szacie harmonicznej w części drugiej, czyli przetworzeniu. Co? Nic nie rozumiem! Chodźmy do dyrektora! Panie dyrektorze, co to jest przetworzenie? Słuchajcie, ja tu mam takie nutki, zobaczcie. To jest temat, posłuchajcie. Słyszał? Tak. I teraz zobaczcie, czy coś się zmieniło. Uwaga. Gdzie się zmieniło? Koniec się zmienił. O właśnie. A teraz posłuchajcie dalej. To samo, czy nie? Nie. To samo, czy nie? Nie. A teraz? Tak. Tak. I to są właśnie przetworzenia. Przetworzymy. Naszą mozaikę przetworzymy tak, jak robi to Maurycy Escher, holenderski grafik,
który często przetwarzał mozaiki matematyczne w prawdziwe dzieło sztuki. Właśnie. To była ta idea. Matematycznie jest ona niezwykle głęboka, ponieważ dzieciaki dorwały szachownicę i przetworzyły ją na sposób escherowski w szachownicę. Mimo, że to na pierwszy rzut oka żadnej szachownicy nie przypomina. I teraz ta idea, gdyby można było ją w odpowiedni sposób ciągnąć przez całą edukację, rozwijałaby się w ten sposób, że przetwarzam obiekt, ale informacja, którą ja chcę wydobyć, ocalała po przetworzeniu. I w tym wypadku ta szachownica przerobiona w te ryby czy ptaki, obojętnie jak to tam są, nadal jest szachownicą, gdzie można grać w szachy. To jest coś, co jest matematycznie niezwykle głębokie, bo tak naprawdę, zwróćcie uwagę, nic innego nie robimy. Tylko piszemy zadanie, nawet bierzemy zwykłe równanie, wyciągnięcie czegoś przed nawias, spojrzenie na x kwadrat, jak x razy x, to jest przetworzenie zrobione po to, żeby można było coś z tym zrobić. Cały czas przetwarzamy, a jednak to, co w środku istotne, ta informacja, którą na końcu chcemy ukraść, jest cały czas tam zachowana. I teraz ja mogę się, jak z Kaliną gadam, to ja cały czas się, no cały czas, jak ona mi pozwoli, bo cały czas to albo by chciała grać, albo Minecraft, co jest kolejna rzecz oczywiście edukacyjnie ciekawa, ale zwracam jej uwagę, czy pamiętasz, że tak naprawdę to jest przetworzenie. Jak ona powie, tak pamiętam, znaczy, że nie pamiętam, ale jak się cała buzia uśmiechnie i powie, o rzeczywiście, to oznacza, że to działa. Ile mam czasu? No. Dobrze, to pokażę teraz, bo tak naprawdę te przykłady apelują głównie do nauczycieli 1-3. To spróbujmy popatrzeć na coś, co można byłoby zrobić w późniejszym czasie, a co ma związek właśnie z przetworzeniem i z tą moją nauką. A, to nie tu, to tu będzie. O! Jak ludzie widzą coś takiego, to już jest źle. Nie? No nie ma N, a wobec tego N jest jakiekolwiek. Zgadujemy, że N jest naturalny. My z dzieciakami patrzymy na to w ten sposób. Nie patrzę, że trzeba udowodnić jakieś równanie, tylko czytam to tak. Pamiętajcie, że one są bardzo przyzwyczajone do tego, że prostokąty, że A razy B to jest tak naprawdę prostokąt odpowiedni. Wobec tego one to mogą zinterpretować tak. Duży kwadrat, może nie duży, ale duży kwadrat, ten po prawej stronie, da się jakoś podzielić, tak jak mapa na wyborach, za pomocą zbiorów, w których liczności są tak wyrażone. Czy ja mogę tak pomyśleć? No mogę tak pomyśleć. Czy ja mogę tą ideę zrealizować? Czy ja mogę tą ideę zrealizować? No to właśnie zobaczmy, jak wygląda rozwiązanie. To oczywiście rzecz jest absolutnie znana. To jest dokładnie to. Zacząłem od mozaiki, czyli od obiektu, który z czegoś jest zbudowany. Następnie wzór przeczytałem dokładnie tak, jak mi się to spodobało. Powiedziałem, kwadrat jest odpowiednio podzielony na odpowiednie zbiory o odpowiednich licznościach. To jest stare rozwiązanie, to starożytni Grecy się bawili tak tego rodzaju rzeczami. Tu jest właściwie wszystko, co trzeba. Związane i z przetworzeniem, i z interpretacją liczby w sposób geometryczny. No i przede wszystkim to są rozwiązania bardzo ładne. Jeżeli ja bym zaczął w zgodnej opinii mojej i dzieciaków, szczytem matematycznych zdolności jest robienie skomplikowanych rachunków, ale one są na samym szczycie. Jeśli ja wystartuję od takich rachunków bez tej interpretacji geometrycznej, to może do nich nie trafić. To może do nich nie trafić. Pokażę wam jeszcze jeden dowód bardziej skomplikowany, bardziej zabawny, a też dający możliwości do własnego eksperymentowania. Spróbujmy to znowu zinterpretować tak samo. Po prawej stronie mam tym razem prostopadłościan. Bo mam iloczyn trzech liczb. Wprawdzie tam jest jedna druga, ale już się nauczyłem, załóżmy, że to może być związane z objętościami jakichś figur,
A po drugiej stronie mam kwadraty. Wobec tego, jakbym to zinterpretował w ten sposób. Jedna trzecia jakiegoś dużego prostopadłościanu musi zostać wyrażona za pomocą kwadratów. Nie? Za pomocą kwadratów. No, chodzi o marzenia. Zobaczcie, jak to zostało rozwiązane. Te piramidki, te trzy piramidki, to jest suma naszych kwadratów. Jak się przyjmuć, na górze jest jedynka, później jest czwórka, później jest dziewiątka i tak dalej. Wszystkie one są takie same. I teraz je składam, no bo muszę teraz, no właśnie, muszę dokoptować do całego tego mojego równania, muszę dokoptować jakiś prostopadłościan. Wobec tego składam i to szycie jest pokazane tutaj, jak wygląda. Ono nie jest oczywiste, bo tutaj jest przyłożone po lewej stronie do boku, a tam stoi na tym. Więc czy ja chcę tego, czy ja tego nie chcę, że na górze mam taki trójkącik, nie? Trójkącik. No i teraz ale to nie jest prostopadłościan, nie? No i teraz to, co mówił Lockhart, radykalne rozwiązanie, słuchajcie. Bierzemy, ciachamy to na pół i dokładamy tą pasującą połówkę i po zadaniu. I to jest ta przyjemność, że aha, to się da. To jest coś, co w kombinatoryce się pojawia. To są tego rodzaju wynalazki, które są opisane albo promowane w książce Dowody z Księgi. To jest taka matematyka pochodząca od Paula Erdesza. Dzieciaki to naprawdę lubią w momencie, kiedy mają za sobą takie przyzwyczajenie do manipulowania obiektami, że liczba to jest obiekt. Na sam już koniec, ostatnie, to jest nasz najnowszy projekt. To jest firma jubilerska, amerykańska, założona przez Gwen Fisher, która zajmuje się projektowaniem biżuterii, ale z wykorzystaniem teorii matematycznej. Tutaj jak wejdziecie na stronę Gwen Fisher, to macie pracę, wykorzystanie teorii tilingów, żeby robić takie rzeczy. Ale to już jest matematyka, która spokojnie może być uprawiana w szkole podstawowej, w liceum, bo jak jedna z moich studentek obecna na sali, jak żeśmy robili to, bo przygotowujemy taki warsztat, spojrzała na to i mówi, to jest chemia. No i rzeczywiście mozaiki są bardzo blisko związane z chemią, z czymś, co się z mozaikami Penrose'a, z quasi-kryształami i tak dalej. Wobec tego mamy szansę tutaj połączyć matematykę i chemię. Czyli no, nasza wiedza się i nasze chęci się rozpływają na szersze wody. Dziękuję bardzo.